my proponujemy pewną nową politykę. To jest polityka, która się nie ściga na populizmy. Czy my jesteśmy w stanie zaakceptować pluralizm po stronie demokratycznej, czy zaczniemy się wszyscy wciskać do jednego worka i ci ludzie i tak wypełzną, pójdą i zagłosują inaczej, tylko zagłosują na konfederację i będzie rząd e, pisuje konfederacji i ja się pytam kto za to potem weźmie odpowiedzialność. Ta komisja, e, która jest moim zdaniem komisją antypolską, ona jest komisją antypolską, ponieważ ona niszczy polską demokrację. Jak się buduje jakieś nie wiadomo co, co ma nagle być, zastąpić wszystkie sądy, służby specjalne i normalne procedury, które my przecież w tym kraju mamy i które powinny być używane do ścigania wpływów rosyjskich jakimś nie wiadomo, nie wiem, co to jest, jakąś yy, sądem kapturowym, to to jest demolowanie demokracji. Każde demolowanie demokracji w Polsce działa w ręce rosyjskie i buduje wpływy rosyjskie w Polsce. Ja widzę, że Państwo witają Panią Profesor na czacie, więc ja jeszcze witam oficjalnie. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka Instytutu Strategii 2050, była ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie, a od niedawna, także też bardzo się cieszę, bo o polityce porozmawiamy, szefowa sztabu wyborczego Polski 2050. Kłaniam się Pani ambasador, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Zaczniemy jednak, jeżeli Pani pozwoli, od kwestii ukraińskiej, no bo przez cały czas czekaliśmy na ofensywę Ukraińców właśnie. Jeszcze... No niecałe dwa dni temu pojawiały się takie nieoficjalne doniesienia, że coś już się zacznie dziać, no ale zaczęło się dziać wszystko, co złe dla Ukrainy. Ja przytoczyłam na początku naszego programu liczbę rozmaitych ataków ze strony Rosji. Mamy teraz tę rozwaloną kompletnie, prawdopodobnie przez Rosjan, zaporę. 20 miejscowości zalanych, 1500 osób na razie ewakuowanych. Wygląda to na ofensywę rosyjską? W sensie... Jakiegoś takiego mocniejszego uderzenia i głębszego planu w tym kontekście? To zdecydowanie nie jest ofensywa rosyjska, to możemy jasno powiedzieć. Na pewno nie. Na pewno mm -hmm. nie. Natomiast Rosjanie są od no już dobrych kilku tygodni w poważnej defensywie, niekoniecznie militarnej, natomiast tak psychologiczno-politycznej na pewno i to się wszystko zaczęło od tego co się działo i dzieje ciągle w obwodzie białogorskim, który jest obwodem już w ramach Federacji Rosyjskiej. Tak to nie są tereny okupowane na terenie Ukrainy, gdzie Rosjanie już się pogodzili, że tam się toczy wojna i giną też Rosjanie. Tylko ta wojna wkroczyła już tak zupełnie namacalnie, łącznie z uchodźcami, z niestety ludźmi, którzy zginęli, zostali zabici, z pełną destabilizacją kilku miasteczek, wsi na teren Federacji Rosyjskiej. I to był bardzo duży cios taki polityczno-psychologiczny dla Putina. Ja nie mówię, że od tego się reżim zaraz wywróci, ale to zostało zaplanowane. Zostało zaplanowane. No nie łudźmy się, w Ukrainie z udziałem obywateli Federacji Rosyjskiej, bo te oddziały, które wkroczyły do obwodu białgorodzkiego, to były tak jakby oddziały rosyjskie, które imitowały trochę, to jest taka dywersyjno-psychologiczna mm. operacja, coś w rodzaju początku wojny domowej w Rosji. To jest oczywiście w małej skali, ale cios psychologiczny jest ogromny i to jest też ta część ofensywy ukraińskiej. Za nią idzie najprawdopodobniej, teraz się zaczyna już ta ofensywa, jest Ewidentnie takie zamknięcie informacyjne po stronie ukraińskiej, bo oni patrzą, czy rzeczywiście to idzie do przodu, czy się udaje, i wtedy będą odpowiednio o tym informować. Wojna militarna, wojna informacyjna to jest wszystko, idzie jedno z drugim w parze. Wiemy, że sukces militarny jest dzisiaj Ukraińcom potrzebny dla sukcesu militarnego, ale także dlatego, żeby pokazać zachodowi, że są w stanie iść do przodu, potrzebują tej broni, potrafią użyć tę tak. broń, którą już dostali, więc to jest bardzo skomplikowana operacja. Zobaczymy, czy tu się uda Ukraińcom pójść do przodu. W kilku miejscach się zaczęły intensywne walki, z pewnymi niewielkimi z tego co wiemy sukcesami na razie. I Rosjanie, którzy wysadzili tę tamę. I to jest przede wszystkim, co to jest? No, to jest ogromna katastrofa ekologiczna, katastrofa infrastrukturalna na ogromnym obszarze bardzo ważnym rolniczo dla Ukrainy, ale nie tylko przecież dla Ukrainy, systemy irygacyjne po prostu zostały zdemolowane, ale to jest super ważne. Plus z tą wodą idą smary, idą miny. Nie wiemy jeszcze, jaka to będzie katastrofa ekologiczna, bo to się okaże, ale mówi się nawet, że do 10 lat w niektórych miejscach no właśnie, nie będzie można. To na rolnictwa, to tak? Wygląda na to, Pani Ambasador, że Rosjanie wobec... Porażek na froncie, po prostu postanowili unicestwić ukraińskie państwo w inny sposób. Czyli dobić społeczeństwo, dobić infrastrukturę cywilną, zalać ukraińskie miejscowości. W ten sposób teraz działają. To już nie jest takie teraz. To trwa od tak, szeregu miesięcy. Teraz właściwie po tych pierwszych nieudanych ofensywach militarnych zaczęło się demolowanie infrastruktury mhm. ukraińskiej i Rosjanie też tu ponieśli porażkę. Dlatego że Ukraińcy przeżyli tę zimę, nie zamarzli, państwo nie upadło w jakiś niesamowity sposób płatali te wszystkie dziury i teraz mamy ciąg dalszy tego, chociaż też jest takie przekonanie i chyba zasadne, że wysadzenie tej elektrowni, znaczy tej tamy ma też wymiar militarny, bo miało być może, miało przeciwdziałać przekroczeniu rzeki przez wojska ukraińskie i rozwinięciu kontrofensywy w tamtym obszarze, ale równocześnie to zalanie odcięło wodę na Krym najprawdopodobniej mm. i zniszczyło umocnienia, które po stronie rosyjskiej zostały nie trochę zaszkodzili. No, oczywiście, też. znaczy to nie ma tak, że tylko w tym momencie mm -hmm. to już po obu stronach ta woda się leje, także y, ludzie, którzy musieli się ewakuować, ich miejscowości zostały zalane po stronie to jest wszystko Ukraina, pamiętajmy tak. o tym, ale po stronie zarówno kontrolowanej przez Ukrainę, jak i po stronie okupowanej przez Rosję to się wszystko dzieje i też widać, widać tę różnicę troski obywatela po jednej stronie i po drugiej. Pani ambasador, cały czas powracają pytania, czy mamy pewność, że to na pewno Rosjanie te tamę wysadzili, bo nawet um, administracja amerykańska jeszcze tego nie potwierdziła i zachowuje daleko idącą wstrzemięźliwość w kwestii komunikatu dotyczącego tej sprawy. Pewności w sytuacji wojennej, no tak stuprocentowej, trudno mieć. Natomiast można powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że to by się nie stało, gdyby nie wojna. To jest jakby taka fundamentalna rzecz, mm -hmm. o której warto pamiętać. Inny wariant, którego nie można wykluczyć, jest taki, ponieważ ta tama była uszkadzana, bo tam były ostrzały, że z powodu bardzo wysokiego poziomu wody bo Rosjanie utrzymywali bardzo wysoki poziom wody za tamą no nastąpiło po prostu jej przerwanie woda przeszła i że to nie było celowe działanie ze strony Rosjan, tylko infrastruktura wskutek uprzednich ostrzałów nie wytrzymała. To jest inny wariant, wykluczyć się takiego wariantu nie da. Rosjanie propagandowo mówią, że to Ukraińcy, ale ja bym to kompletnie wykluczała. Znaczy poziom zdemolowania, jeśli chodzi o infrastrukturę energetyczną potrzebną Ukrainie, infrastrukturę tę właśnie irygacyjną, super ważną dla ludzi i dla Ukrainy, niezwykle drogą i trudną do odbudowania. Ja sobie nie wyobrażam, jakie cele w ogóle mogłaby mieć strona ukraińska, żeby sobie taką ogromną szkodę infrastrukturalną, nie mówiąc już o humanitarnej, spowodować. Wykluczałabym pytanie, być może retoryczne, ale dlaczego Amerykanie w takim razie są tak wstrzemięźliwi w tej sprawie i nie wydają żadnego ostatecznego komunikatu? Bo nie mogą w takiej sytuacji? Trudno powiedzieć, może nie wykluczają także tego wariantu, że to po prostu nastąpiło przerwanie tej tamy z powodu tego, że była woda i były poprzednie uszkodzenia. Trudno mi powiedzieć, dlaczego Amerykanie zwlekają. Natomiast no, niezwykle sobie trudno wyobrazić sytuację, że Ukraińcy sami demolują coś takiego niezwykle cennego dla ludzi, dla rolnictwa, dla. No, nawet bardzo na poziomie takim konkretnym hmm. rolnictwo to jest źródło dochodu dla państwa ukraińskiego i jeżeli systemy irygacyjne są zdemolowane, jest katastrofa ekologiczna, to nie widać w ogóle żadnej korzyści. Pani ambasador, Pani wspomniała na początku naszej rozmowy o wojnie domowej w Rosji na, w mikroskali takiej. Czy jest zagrożenie, pewnie z perspektywy Ukraińców szansa, na to, żeby ta skala była większa? To się może jakoś rozlać y, na większo, większe terytorium Rosji. Widać, że te elity wokół Putina, elita władzy w Rosji. Mhm no nazwałabym to jest w złej kondycji. W złej kondycji, ponieważ wojna utknęła, jest jednak porażka za porażką i kolejne ofensywy. No, no, zdobycie Bachmutu po 8-9 miesiącach, małe miasteczko, kompletne ruiny i to wcale nie jest pewne, czy zdołają ten Bachmut mhm. utrzymać. No to jest żaden sukces. Plus coraz większe przesuwanie się tej wojny poprzez czerwone linie, które Rosjanie wyznaczali. Mówili, jak dotkną Krymu, to coś się stanie. Dotknęli Krymu, były wybuchy, w Sewastopalu nic się nie stało. Jak, nie wiem, jeden kamień spadnie na teren Federacji Rosyjskiej, to coś się stanie. Były drony nad Moskwą, na Rublowce, już nie mówię o obwodzie biełgorockim, nic się nie stało. Więc widać, że ta wojna i ta czerwona linia się przesuwa. Ofensywa, Rosjanie się teraz boją kontrofensywy ukraińskiej, a nie planują własną. Mhm. I to oczywiście powoduje ogromne spory w środku. Walki, które się wylewają na zewnątrz, po prostu filmy które w internecie krążą od szefa prywatnej tej kampanii wojskowej, Prigorzyna, który już nawet Putina pozwala sobie nazywać dziadkiem, i przepraszam bardzo, w cudzysłowie cytuję palantem, no to to jest coś nieprawdopodobnego. No tak. I kto nie pozwalał na takie dyktatury? wojny widać, że się złapały buldogi już nie pod dywanem, ale na wierzchu, ale to nie znaczy, że zaraz będzie zamach i zaraz mm -hmm. będzie wywrotka. Moim zdaniem nie można nigdy tego wykluczyć, ale ten reżim może się okazać, także długookresowy, taki powoli spadający, ale jakoś tam stabilny i niemniej takie działania, które dywersyjno-psychologiczne, oczywiście, że z inicjatywy ukraińskiej są prowadzone, ale rękami obywateli rosyjskich, są świetnym instrumentem. Pani ambasador, to teraz już przejdziemy do polskiej polityki. Ja zapytam wprost, dlaczego Pani zdecydowała się zostać szefową sztabu wyborczego partii Szymona Hołowni? To jest tak, że pani trochę te Kolejny krok po kroku, jeżeli mam chwilę, żeby się cofnąć. Jakiś czas temu napisałam taki tekst po masę, wielu rozmowach. To już było w 19 roku po kolejnych przegranych przez demokratyczne siły wybory, hmm. wyborach. napisałam taki tekst, w którym usiłowałam powiedzieć, że sam antypis nie wystarczy. To nie jest tak, że my możemy liczyć, że będziemy krytykować, krytykować ten pis, i w końcu będą wygrane wybory. No nie po któryś przegranych wyborach trzeba się nauczyć, że tak nie, że potrzebna jest pozytywna propozycja. Trzeba coś położyć na. Stole, co powie ludziom, ta demokracja nie wróci do 15 roku. To nie jest tak, że ludzie chcą powrotu do 2015 roku. Trzeba pokazać, co będzie do przodu i nie będzie populistyczne. To znaczy nie konkurujmy z populistami, nigdy nie będziemy od nich lepsi. Zbudujmy tę demokrację lepiej, demokratycznie, ale nie wracając do tyłu. I od tego tekstu krok po kroku przez trzy lata pracy z ekspertami, z setką ekspertów, którzy pracowali wolontarystycznie, z taką naprawdę pasją, dla Polski stworzyliśmy bardzo konkretne programy, projekty bardzo głęboko idące o edukacji, o systemie ochrony zdrowia, o transformacji energetycznej. To nie są slogany, to są naprawdę duże raporty oparte na wielomiesięcznych pracach. Tylko tak, dzisiaj według całej demokratycznej czas. opozycji Polska jest na kraju przepaści. W związku z tym, żeby w ogóle móc myśleć o realizacji takich programów, trzeba najpierw od tej przepaści uciec. W związku z tym wszystkie ręce powinny pójść na jeden pokład. Czas ten, tę, tę propozycję pozytywną wdrażać, i teraz oczywiście, że tak. Czas nastawić się na to, żebyśmy mogli wdrażać i żeby był demokratyczny rząd, nowy rząd po tych wyborach. I teraz jest pytanie to jest takie rzecz strategiczna a teraz jest pytanie taktyczne jak to najlepiej osiągnąć. I ja patrzę na Polaków i widzę, że naprawdę większość Polek i Polaków. Chcę demokracji w Polsce, naprawdę chcę. Nawet uważam, że bardzo wiele osób... No, w niedzielę dzisiaj, to w Warszawie było widać chociażby. No to ciągle nie była większość. To było bardzo dużo osób i to rzeczywiście dokładnie. To, było, to był taki moment, gdzie ludzie bardzo różnie myślący. Ja tam chodziłam, rozmawiałam z ludźmi. To było arcy takie ciekawe, ale też naprawdę no. fajne wydarzenie. I tam stali koło siebie ludzie, którzy... Ja na lewicę, ja na trzecią drogę Polskę 2050. Ja jestem totalnym zwolenniczką, zwolennikiem Donalda Tuska i Platformy. Albo zwolennikiem Platformy, ale bardzo i no, masę naprawdę różnie myślący ludzie, których łączyło jedno nie dla demolowania demokracji. I teraz my, upychając tych wszystkich ludzi różnie myślących do jednego worka na siłę, spowodujemy, że wyrośnie. Yy, konfederacja i to się już dzieje znaczy po prostu ludzie nie chcą być upychani w dwa obozy ludzie chcą po stronie demokratycznej są naprawdę demokratami chcą mieć wybór więc dajmy im ten wybór mm -hmm. a potem wspólnie w takiej pojednanej różnorodności no dobrze rząd. Pani Ozado, tylko może pani będzie umiała mi wytłumaczyć co to znaczy trzecia droga znaczy to nie jest tak że jest teraz jedna droga znaczy jedna droga po prostu do tego żeby wrócić do państwa praworządnego demokratycznego gdzie są pięcioprzymotnikowe zgodnie z konstytucją wybory to jest chyba jedna droga a nie trzecia droga znaczy, w ogóle dla Polski moim zdaniem jest jedna jedno wyjście mhm. i jeden kierunek to jest demokracja to jest bycie w Unii Europejskiej to jest bycie w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi no to jest oczywiste że to jest jedna droga i w tym kierunku powinniśmy iść. Tylko teraz jest pytanie, gdzie jak Polacy tego chcą. I są Polacy, którzy mówią bardzo jasno. Nie chcemy powrotu do 2015 roku. Naprawdę tego nie chcemy. To nie jest tak, że można zawrócić historię Ale i wszystko ma tak. Pani samo. poczucie, że ktoś chce wracać do 2015 roku? Bo ja no, szczerze, mam nadzieję, patrząc na, na Tuska, mam, mam wrażenie, że on wielokrotnie przyznał się do błędów, zdaje sobie sprawę z tego, co nie wyszło i wyciąga wnioski. Znaczy, nie mam poczucia, być może pani ma inne, że on miałby ochotę wrócić do 2015, więc nie bardzo rozumiem ten argument wśród Polaków, znaczy tak, takie mm -hmm. są fakty, tak? Też jak patrzymy na sondaże, że mm -hmm. bardzo wiele osób kojarzy um, premiera Tuska z tym, co było przed 15 roku, rokiem. Więc naprawdę to jest bardzo ważne, żeby ludzie czuli, że jest gwarancja, jest siła, która mówi. Nie ma powrotu do, do 2015 roku. Ale też pomiędzy ludźmi są naprawdę różnice. To nie jest tak, że ktoś się próbuje odróżniać no, od no, jesteśmy wszyscy. To jest sami. tak, że to jest jasne. trzecia droga, Polska Polska 2050 naprawdę się różni. To znaczy, my mamy inny program. My mamy bardzo konkretny program i wiemy czego chcemy. No ale zdecydowaliście chcemy. się iść z PSL-em, który w polityce jest chyba najdłużej ze wszystkich na tej ale to jest tak, my politycznej. Proponujemy... Niektórzy nawet mówią o leśnych dziadkach, więc nie wiem, co ale to za nowość. To jest tak, my proponujemy pewną nową politykę. To jest polityka, która się nie ściga na populizmy, nie ściga na rozrzucanie pieniędzy, przeciwnie, rozwiązania systemowe mm -hmm. proponuje, stawiamy na dobro wspólne i powiedzieliśmy to bardzo jasno PSL-owi, i oni powiedzieli tak. Odpowiada nam to. No to jeżeli my chcemy... I każdy może zmienić zdanie, rozumiem, znaczy sposób nie, Jeżeli my tak? chcemy, żeby na końcu była współpraca partii opozycyjnych i my pokazujemy, że ta współpraca pomiędzy dwoma partiami jest możliwa już teraz, mm -hmm. to ja bym oczekiwała docenienia tego, a nie mówienia oj, to źle. Chcemy współpracy, ale współpracujecie, to źle. Niech inni też pokażą, że potrafią współpracować. Znaczy, Gdzie są te inne partie, które no dobrze, się panie ambasador mówi, o, to potrafimy to współpracować. To z jakiego powodu w kilku ostatnich sondażach no, tracicie bardzo dużo punktów? Niektóre nawet ostatnio pokazały, że to jest niewiele, ponad ten 8% koalicyjny próg wyborczy. Coś się dzieje, coś, coś jednak nie zadziałało. Tu wracamy trochę do sondaży. Czyli to przez platformę tracicie? Ja bym powiedziała inaczej. Ja bym spojrzała na te mhm. sondaże całościowo i zwróciła uwagę na całość tego obrazka. Mhm. Proszę zwrócić uwagę, że, je, że, w, że w momencie, kiedy jest ogromny nacisk na myślenie, Platforma, jedna lista, Rośnie konfederacja. Naprawdę warto zwrócić na to uwagę. A to, co wy tracicie, właśnie warto... wyborcy, ewentualnie przechodzą do Jaki konfederacji, są, bo nie... jakie są czy do Platformy? przejścia, to my nie jesteśmy w ogóle w stanie teraz jasno powiedzieć, dlatego że większość tych sondaży, o których pani redaktor hmm. mówi, i które też są bardzo rozrzucone, bo tam jest w jednym ileś tam w innym 13, w innym 11, one zostały, te sondaże, zrobione w dniu lub dzień po Warszawie i po Marszu. Znaczy ja to nie są miarodajne jeszcze. Powiem jako socjolog, nie naprawdę w takich momentach wzmożenia e, emocjonalnego naprawdę nie należy robić sondaży, jeżeli ktoś za tydzień Mniej więcej, nie prawda? Na początku rzeczywistość tygodnia, nie martwi Dokładnie. bardzo takie używanie sondaży do kreowania rzeczywistości zamiast jej badania. Natomiast to, co widać w sondażach, i nie tylko tych, ale w sondażach od bardzo dawna mhm. i na co naprawdę warto zwrócić uwagę, to jest tak, że to jest, jak się wciska ludzi w jedno, to oni i tak bokami wychodzą. I teraz to jest fundamentalne. Pytanie dla nas, czy my jesteśmy w stanie zaakceptować pluralizm po stronie demokratycznej, czy zaczniemy się wszyscy wciskać do jednego worka i ci ludzie i tak wypełzną, pójdą i zagłosują inaczej, tylko zagłosują na konfederację. I będzie rząd y, pisuje konfederacji, i ja się pytam, kto za to potem weźmie odpowiedzialność. Pani ambasador, czy pani rozumie. Szukam dobrego słowa. Zachowanie i decyzje, które podejmuje ostatnio Andrzej Duda? Muszę uczciwie powiedzieć, że mam z tym pewien kłopot. Yy, otóż obserwowałam działania prezydenta Dudy w drugiej kadencji z takim yy, no powiem szczerze pewnym respektem, bo jeżeli ktoś robi dobrze, jeżeli działa dla polskiej racji stanu, jeżeli działa dla naszego bezpieczeństwa, to dla mnie nieważne Panie jako, o Tym wątku ukraińskim, tak, to, jak sądzę. antyrosyjskim, mhm. ukraińskim, ale tym samym proamerykańskim w naprawdę wielu swoich działaniach prezydent Duda stanął dokładnie tam, gdzie powinien był stanąć. Reprezentował Polskę tak, jak Polska powinna była być reprezentowana w sytuacji ogromnego zagrożenia naszego bezpieczeństwa. I choć absolutnie nie, nie reprezentuje formacji, którą ja popieram, uważałam jako polska obywatelka, że to jest dobrze, tak? że to jest naprawdę dla Polski. No, pamiętam dobrze. wielokrotnie w naszych rozmowach. I, pani to podkreślała. I nie mam z tym problemu, żeby to podkreślać. I nagle zbudował e, swoją pozycję taką autonomiczną zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej, co dla mnie jest i uważam, że dla Polski szczególnie ważne. I nagle, dosłownie w ciągu tygodnia, dokonał decyzji, które nie tylko no, no jego autonomię wewnątrzpolityczną mhm. jakoś mocno podważyły, no ale powiedzmy, to już jest jego problem polityczny, ale naprawdę ogromnie podważyły jego pozycję, a poprzez niego przecież nas wszystkich i Polski w sojuszu zachodnim i wobec Amerykanów. Czyli przepaścił wszystko, co zbudował przez ostatni ponad rok? Wszystko ja bym nie była radykalna. Ja nie lubię mhm. takich ocen, że po prostu w ciągu jednego mhm. dnia od 100 do Rozumiem. minus 100. Tak nie ma. Wszystko nie ale bardzo dużo zostało stracone. Dlatego, że ta komisja, e, która jest moim zdaniem komisją antypolską, ona jest komisją antypolską, ponieważ ona niszczy polską demokrację. Jak się buduje jakieś nie wiadomo co, co ma nagle być, zastąpić wszystkie sądy, służby specjalne i normalne procedury, które my przecież w tym kraju mamy i które powinny być używane do ścigania wpływów rosyjskich, jakimś nie wiadomo, nie wiem, co to jest, jakąś e, sądem kapturowym, to to jest demolowanie demokracji. Każde demolowanie demokracji w Polsce, działa w ręce rosyjskie i buduje wpływy rosyjskie w Polsce. I Rosjanie już niewiele muszą robić, tylko my sami swoimi rękami, otwierają popcorn, prezydent, tak, sw e, swoimi rękami nagle robi coś, co Polskę osłabia w świecie demokratycznym, a tym samym w Sojuszu Zachodnim. No dobrze, to teraz e, chciałabym sięgnąć do takiego mm, ogromnego pani dyplomatycznego e, doświadczenia i takich niuansów, które dzieją się także poza kamerami i mikrofonami, bo Andrzej Duda podpisał tę ustawę o komisji weryfikacyjnej w poniedziałek. Wcześniej e, wiemy, że były sygnały ze strony administracji amerykańskiej, że nie będzie akceptacji dla takiej sytuacji, ze względu po prostu na to, że jako sojusznicy musimy mieć pewne wspólne wartości. To jest oczywista oczywistość, cytując klasyka. Mimo wszystko prezydent zdecydował się tę ustawę e, podpisać bardzo szybko. Nie wykorzystał 21 dostępnych na analizę dni, po czym. Okazało się, że jest bardzo ostra reakcja. Jak rozumiem, tak ją można czytać ze strony amerykańskiej i ambasador Brzeziński, później departament stanu. No i następnie Andrzej Duda mówi: ojej, chyba rzeczywiście coś jest nie tak, więc zgłoszę nowelizację. Jego promotor mówi, że ona jest właściwie tak samo fatalna jak pierwotna ustawa. Wczoraj wychodzi Andrzej Duda po tym wszystkim, co się dzieje wokół Sądu Najwyższego, ułaskawienia i tak dalej. Ludzie się spodziewają, że zajmie jakieś konkretne stanowisko w kryzysie. A on mówi o tym, że zgłasza kolejny projekt, który ma, no właśnie, co zrobić? Chyba umocnić pozycję prezydenta w kontekście prowadzenia polityki zagranicznej. Znaczy to są jakieś przedziwne ruchy w ogóle? Najpierw może o Amerykanach, bo tu, to, to, to jest niebezpieczna sytuacja. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, i to jest dokładnie to, co mówię, że ta komisja i Amerykanie bardzo dobrze to robili, mhm. i ja wiem, że były sygnały bardzo wyraźne do prezydenta, żeby nie iść z tą komisją. Z punktu widzenia Amerykanów, to jest tak, że oni potrzebują tutaj sojusznika. My potrzebujemy ich dużo bardziej. Pamiętajmy, że to jest asymetryczne, ale oni dzisiaj też potrzebują tutaj sojusznika, i ten sojusznik musi być sojusznikiem demokratycznym. Amerykanie nie mogą przesyłać swojej pomocy militarnej, nie mogą no, współpracować otwarcie na arenie międzynarodowej priorytetowo z krajem, w którym zostaje fundamentalnie podważona demokracja i to jeszcze jak podważona? Zostaje wykorzystana w jakiś taki manipulatywny, cyniczny sposób wojna. Po to, żeby ścigać inaczej myślących ludzi, czyli oponentów politycznych, ścigać po no, prezydentowej. Ale prezydent o tym nie wiedział rosyjskim. pani Ambasador. No musiał My, ze z Myślę, tego że prezydent sprawę. o tym wiedział. No to naraża nasze jest... bezpieczeństwo w takim ale, razie. To, to już sobie powiedziałyśmy, tak, hmm. tak, że ta ustawa to jest najgorsze w niej. Że ona demolując polską demokrację, podważa naszą pozycję na arenie międzynarodowej i w Sojuszu Zachodnim, i tym samym A to podważa. To ale zdaniem, Andrzej Duda się na to wciąż znaczy, Ja myślę, że to pytanie, no niestety trzeba zadawać no. panu prezydentowi. Ja mogę. To, że to jest do odpowiedzi. Niedobre, niedobre dla Polski, niedobre dla naszego bezpieczeństwa, niedobre dla naszego Sojuszu Zachodniego relacji z Ukrainą, bo w relacjach z Ukrainą, jeżeli my tracimy z Amerykanami, to natychmiast zaczynają też mniej poważnie i mm. no, no jakby z szacunkiem słuchać, słuchać naszych słów. Więc to jest wszędzie natychmiast są Na wielu reperkusje i prezydent dokonuje takiej decyzji że we własnym imieniu, że sam traci, to jakby jest jego polityczna konsekwencja, ale on traci w całym imieniu Rzeczpospolitej i naszego bezpieczeństwa i to jest coś, co mnie no, naprawdę ogromnie oburza. Potem próbuje robić jakieś wycofanie niezrozumiałe, bo jak coś jest fundamentalnie złe w swej istocie, to wyjmowanie jednej cegiełki i wkładanie jakiejś innej, bardziej, nie wiem, doszlifowanej tu nic to jest w tak fundament fundament nie zmienia. Ale to pró tak jak Próbuje się zamalować nazwę, a tak naprawdę istota pozostaje ta sama. To no. Jest Trochę... jeszcze gorzej w pewnym sensie. Tak. Tak? Tak, jeszcze gorzej, bo to ma jeszcze poważniejsze konsekwencje w każdym razie na arenie międzynarodowej myślę, że może mieć jeszcze poważniejsze konsekwencje. Zwłaszcza że widać jaki jest że jest kontekst wyborczy w Polsce, że to się powiedzmy sobie uczciwie, wpływy rosyjskie, Rosja wpływa, ingeruje w demokracje europejskie i amerykańskie od lat. To jest I nikt super nie mówi, że ważna nie sprawa. Badać wpływów, prawda? Trzeba ja sama to wielokrotnie mówiłam, że w Polsce to się dzieje w niewystarczającym stopniu. Mhm. Była afera taśmowa, zaczęła się za platformy obywatelskiej. Niestety to też muszę uczciwie przyznać, nie zrobiono raportu, który by ludziom wyjaśniał, co tak naprawdę po stronie rosyjskiej się zrobiło. No, ale to już była odpowiedzialność Prawa i Sprawiedliwości, przecież oni zapowiadali, że to wyjaśnią jakimś dziwnym Mógł to zrobić, w zrobić, Mógł sprawie. to zrobić rząd, któremu to się przydarzyło. No, mieli ale już lipiec, na... sierpień, wrzesień, październik, cztery lat. Ale mogli pójść, Mało w tym, pójść w tym kierunku, ale oczywiście największa odpowiedzialność spoczywa na pisie, który Mógł to zrobić i dalej ciągle nie wiemy. Jest więcej znaków zapytania niż odpowiedzi, i nagle na chwilkę przed wyborami y, zaczyna się taki szkodliwy dla polski spektakl. To, to nie ma nic wspólnego z wpływami rosyjskimi. Jakie mogą być tego konsekwencje, e, pani ambasador, właśnie w kontekście amerykańskim? Bo m, to, tak jak pani powiedziała, oni nigdy nie zgodzą się na to, żeby mieć niedemokratycznego sojusznika. Znaczy, co się może dalej wydarzyć, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli Jarosław Kaczyński zdecydują się kontynuować pracę tej komisji weryfikacyjnej, czy w ogóle pomysł tej komisji? Już widzimy, co się dzieje. Jest bardzo mocne stanowisko Amerykanów. A to jest na razie w sferze, deklara, sferze deklaratywnej, sferze deklaratywnej. Czy, jak to się można na praktykę przełożyć? W zależności od tego, co się będzie z tą mhm. komisją działo, czy ona pozostanie tylko w sferze deklaratywnej i jakimś takim no, szkodliwym, podważającym naszą powagę powiedziałabym to jest chyba to słowo, powagę na arenie międzynarodowej spektaklem politycznym, czy ona zacznie iść w kierunku rzeczywistego nękania oponentów i wpływania na wybory w Polsce. A jeśli tak będzie, to co? Gdyby tak było, to byłby bardzo zły scenariusz. No, myślę, że Amerykanie nie chcę tutaj przewidywać konkretnych kroków, mm. bo oni potrzebują takiego sojusznika jak my. Ale... Pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych to też nie jest tak, że 100% klasy politycznej uważa, że Ukraina, po, polityka antyrosyjska to jest kluczowe. Nie w samych Stanach się toczą bardzo dzisiaj dyskusje takie gorące, które mówią: "Zostawmy Europę, to nie jest priorytet dzisiaj amerykański. Chiny, Indo-Pacyfik, to jest nasz priorytet, a niech Europa walczy z Rosją sama". To jest bardzo poważna dzisiaj dyskusja w Stanach i my zamiast stać po prostu za Bidenem i za tymi tymi w jego obozie, którzy mm. mówią Europa, Rosja, antyrosja, Ukraina. My mu robimy coś takiego, to może spowodować też być jakimś takim klockiem, który przeważy w tej debacie amerykańskiej. No i efekt I domina, Pójdzie. Mogą być ogromne. Pani ambasador, to jeszcze a propos tej wczorajszej propozycji Dość przedziwnej e, pana Dudy, e, czyli e, kwestia złożenia projektu ustawy, który tutaj cytuję: Określi ramy współpracy między prezydentem, rządem oraz Sejmem i Senatem w kontekście przewodnictwa przez Polskę Pracą Rady Unii Europejskiej. Czy to aby nie jest zapisane w Konstytucji? Jaki jest podział tych obowiązków? Przede wszystkim to już jest nasza druga prezydencja, więc to nie jest coś, co się Polsce nagle no pierwszy raz po wstąpieniu do Unii Europejskiej zdarzyło. Przez prezydencję jedną przeszliśmy. Dobrze bardzo Polska przeszła wtedy przez tę Prezydencję. Wszystko jest bardzo jasno powiedziane, że tu są przede wszystkim no kompetencje rządu, jakoś tam kompetencje parlamentu, natomiast akurat w tym obszarze kompetencji prezydenta nie widać. Rozwiązania ustawowe tutaj są zupełnie niepotrzebne, bo wszystko jest jasne. W związku z tym no, wrażenie jest trochę takie, że prezydent próbuje ratować swój wizerunek jako takiego no, głowy państwa, Ponad podziałami, ponad bieżączką, patrzącego. Może no, chce zagarnąć nie. politykę zagraniczną po prostu na wypadek przyszłego rządu. A to jest po prostu niemożliwe, tak? To jest niemożliwe, bo tutaj jest konstytucja, tu są rozwiązania, które jakąś ustawą nie dadzą się zmienić. Znaczy jedyne, co się no to mogłoby wtedy, się zdarzyć. Pani ambasador pod uwagę, że ktoś się przejmuje zapisami konstytucji, prawda? Jedyne, co by się mogło zdarzyć wskutek takich działań, to wywołanie chaosu. Mhm. Czyli chaosu kompetencyjnego, tam, gdzie jego absolutnie nie powinno być. Bo jeżeli Zresztą. Polska ma godnie sprawować to przewodnictwo, to potrzebne jest. Znaczy jasna, kto jest w Polsce za to odpowiedzialny. I wiadomo, kto jest za to mhm. odpowiedzialny. Kto działa z partnerami. Przecież to dotyczy partnerów unijnych. Jak my tu sobie wygenerujemy chaos, to będziemy wobec tych partnerów unijnych wyglądali po prostu niegodnie i niepoważnie. Nie należy tego robić. I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za wizytę. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, obecnie szefowa sztabu wyborczego Polski 2050, była ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie. Bardzo dziękuję. dziękuję Raz bardzo. jeszcze spokojnego, dobrego dnia u państwa, tutaj u nas. Rzecz jasna, za chwilę Krzysztof Śmiszek z nowej lewicy. Zapraszam.